Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku DJ Town. Siema Dark. Siema Per. Janek. Tarnowady. Dobra, więc po ostatnim odcinku też troszkę się tutaj zmieniło. Tak jak powiedziałem, dałem troszkę wyżej ten domek. Już mamy parę planów z Darkiem, co zrobimy sobie. Prawda, Dark? Tak jest Janek. No tak. Więc może ja wyłączę te shadery, albo nie. Znowu mam na 20 czanków. Wyłączaj dery, wyłączaj dery, wyłączaj dery, wyłącz. Czemu? Wyłącz, bo Nie! walą oczy. Nie wali w oczy. Weź przesyp. Więc wpadliśmy sobie na pomysł, żeby jednak ten domek. Bo tutaj z tej strony byłby sam płot. Dobra, wyłączę też i tyle. No. Z tej strony byłby sam płot. I to by było zbyt Więc. płaskie dla tej koncepcji. Właśnie, dokładnie. I wyciągniemy sobie po prostu te wejście, zamiast wejść będzie tutaj. To w zasadzie zostanie, tylko że to będzie wyjście na ogródek. To z tej strony będzie wejście do całego domu. Od jakich materiałów zaczniemy? Ja bym to wyciągnął razem z tym, z tą częścią. Wiesz, w jaki sposób? I tutaj bym dał wejście do domu. A ja bym zrobił całą to w ogóle to, co wystaje okno, oknem. Znaczy no. No, też można. Byłaby zwykła podłoga, tylko że okna takie dookoła, nie? Coś w tym stylu. Dlaczego ty chciałeś to zrobić takie wystające? Ups, nie ten materiał. Bo wtedy właśnie to tak fajnie wygląda. To wygląda dziwnie. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Czemu to wygląda dziwnie? To wygląda dobrze. Bo wygląda nierealnie. Który z naszych Nie domków wygląda realnie? przesadzajmy z modern. No nie. Ja właśnie bym przesadzał. Okej. Mi się to tak podoba, zostaw to. Nie wiem, czemu mi strasznie laguje, mam 20 FPS-ów. Co to się dzieje? Może tak. Na pewno to takich prac nie zostanie, ale zaraz coś wymyślimy spokojnie. Coś ty w ogóle tutaj porobił? No, tam będzie podłoga. Więc to musi jakoś Nie. wyglądać. No to tak będzie podłoga. Tutaj zrobimy coś w tym stylu, że będą schody tak jakby do tego wejścia. Tak, wszystko chciałbyś wyżej. No, Oś. znam cię. Dokładnie. To możemy ewentualnie też zrobić półpłytkowe podłoże. No, możemy. Wiesz co? Dobra, to skoro ty chcesz się tutaj bawić, to ja No. przejdę na ten mój projekt, nad którym siedziałem w ostatnim odcinku. O, dobry byłby pomysł, bo tak to nie bardzo chyba się Będziemy na dogadamy. sobie włazić. Właśnie. Tak, na sobie. To chciałem Co? powiedzieć. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Żadnych pytań. Okej, kwarc i jedziemy. W ogóle tak, chciałem zauważyć, że mamy kapotki. Tak, Teraz mamy wszyscy kapotki. z premium Squeeze. na 48 godzin dostają kapotki ze Scrollsów. Tutaj widać Nowej gry piękne od S na Mojanga. moich pod spodem, na mojej No kapotce. właśnie. Z drugiej strony jest S, z jednej strony jest właśnie jedna karta, albo Scrolls, czyli zwój Scrollsów. Tak jest, haha. Lol. Takie śmiechowe. Takie śmiechowe. Więc. Ej, robimy, to znaczy jeden, że tak powiem, na kurczę. Tak. Tak, dobra. Okej, wszystko wiem. Nie no, serio, tak mi laguje. Nie wiem, co się dzieje. A No mi lagi lag. nie, kurwa, ale. A mi nie laguje, bo jestem fajny. Tylko się wysłowić się mogę.
Język ci się dzisiaj związał. Ta, od jakiegoś czasu to strasznie. Prawie jak ja. Właściwie to od czasu matury tak mam, że z jakiegoś powodu nie mogę się wysłowić cały czas. Nie wiem, chyba kortyzol wyżarł mi mózg. To by było zabawne. Też pamiętam, że mamy drewno w tej naszej palecie, więc... No. Oprócz tego. Pamiętam. Słuchaj. Nie, on ma dziwne serio przysłowie. Aż mi to przez głowę przechodzi cały czas. Nie widzę u ciebie żadnego postępu. Jak to nie widzisz? Nie widać. No to zobacz, co jest z tej strony. A no chyba, że z tej. Okej, niech ci będzie. Coś tam zrobiłeś. A ty? Co się obijasz? Ja się obijam. Ja myślę, a nie bezsensownie stawiam klocki. Gdzie popadnie. A ja tak stawiam, a potem poprawiam. No, a ja tak stawiam, że nie trzeba potem poprawiać. Ha! Ale ode mnie przynajmniej zawsze wychodzi. Ta, akurat, chciałbyś. Może tu dajmy troszkę wyżej. Coś mi tu troszkę nie pasuje. Mówisz? Oho, przynajmniej u mnie. Tak sobie teraz myślę, że ma być ta podłoga. I podłoga tutaj chyba będzie suwarcem po prostu. Najmniej w tym przedpokoju. No tak myślę, że będzie dobrze. Jednak sufit chyba już zrobię taki podwójny. Okej, niech to będzie takie. Teraz zrobimy sobie to szybkim sposobem. No tak, ty cheatujesz. Trochę. No, właśnie widzę. Ale dobra, baw się. Jak to ma dać efekty, to ja ci nie mam zamiaru zabrać. Okej, okay, się zastanawiam. Co? Co? Trzeba by, wiesz co, na następny odcinek, może nawet i na ten, by trzeba było wymyślić najpierw przed nagraniem jakiś temat do rozmowy, bo... No sam powiedz. Co powiesz o sytuacji politycznej w Arabii Saudyjskiej? Nie. Okej. Okay. Black wool. więc... Może jeden taki nawet temat mam, bo całkiem niedawno, może dość trochę już dawno, było coś takiego jak logo dla Polski, pamiętasz? Pamiętam. W ogóle coś z tego wyszło? Wiesz co, nie mam pojęcia, czy coś z tego wyszło. Jakieś jedno zostało wybrane, ale do czego to w ogóle było używane, to nie mam pojęcia.
No właśnie. No tak, o ile pamiętam, to wszyscy to hejtowali, bo przecież mamy flagę, to po co nam jakieś logo? Godło mamy i tak dalej. No właśnie. Tak, zresztą każde państwo, no ale powinniśmy chyba używać godła, czy flagi, a nie jakiegoś logo. A to nie wiem, czy to nie było czasem tak, że to logo miało iść to znaczy reprezentować Polskę w nieco, to znaczy, kurczę, nie wiem jak to się wysłowić. No, Ale to z już tym, wiemy. tak, dokładnie. To chciałem powiedzieć. Nic nie trzeba dodawać. Coś dziwnego, Darku, kombinuje. Oj, tam dziwnego. Co ci się nie podoba? Zaraz tam podejdę, to zmaltretuję ci i zobaczysz. W ogóle tak też zauważyłem ostatnio, że mamy bardzo mało łazienki w każdych naszych domach. Bardzo No, mało. trzeba by coś zrobić z tym tematem. Jeszcze chyba w Warmii jednym domku nie była porządnej wielkości łazienka, tak ci powiem. Chyba była w tym domku z podziemiami, tym naszym pierwszym. Była spora łazienka. No w sumie jest za ulicą tutaj, można by No. sprawdzić, ale dobra, nie wiem, na razie budujemy ten domek. O ile pamiętam, tej naszej willi w górach, to tam była taka średniawa, ale dalej mała łazienka, więc tak też myślałem, żeby w tym domku zrobić tą łazienkę troszkę większą, A no możemy. żeby tym razem była no taka porządna. Taka serio wyposażona, bo póki co to w poprzednich domkach to zbytnio nie. Czemu mi tak laguje? Ja nie mogę. Zbytnio to nie działało. Zresztą miałem taki fajny pomysł na ten dach, a jednak coś mi umknęło. A ja się zastanawiałem, czy nie zrobić tego jeszcze wyższego. Chociaż chyba nie. Czy po prostu tak zostawić. Wygląda źle, ale o, są takie schody. Miło. Teraz w ogóle robię? Myślę, że to wygląda nieźle. Okej, teraz coś by trzeba było z treścią wymyślić. Darku to jakieś postępy ma. Trochę. A widzisz? Trochę. Podkreślam trochę. Kurde, nie no, nie strzymam z tymi FPS-ami. Cześć, Darku, może przerwa, co? Okej, jasne. Więc pomyśleliśmy z Darkiem, że jednak lepiej by było troszkę
pomyśleć. O, I właśnie. podyskutować, tak, dokładnie. Co można by zrobić, bo tak jednak siedząc cicho i budując bez sensu, to nie bardzo. Ja już mam plan do siebie. Powiedz w ogóle, Dark, co myślisz na tym, co teraz robiłem? Wydaje mi się, że fajnie jest. A coś byś poprawił, no. Tak, tylko że Tak, to tylko takie wejście. ale. Nie Tak, wiem, właśnie. dokładnie, to wejście. Już nic nie muszę dodawać chyba. Dobra, to wiem. Ja właśnie myślałem, żeby tutaj przeciągnąć to aż do samego Tej środka domu. części. I tak samo, żeby to przechodziło przez dach. Tak? Kurde, te FPS-y. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. Ostatnio mi tak nie lagowało, nie wiem, co się teraz dzieje. Okej. Okay. Powiedz, jak to teraz wygląda? Ja się zastanawiałem po prostu nad połączeniem tych dwóch rodzajów drewna. Ale myślę, że może być. No, ja też tak sądzę. A Chociaż 12 bloków to co myślisz płytki. o tym, co ja tutaj zrobiłem? To jeszcze nie jest skończone w zasadzie. No, wygląda całkiem nieźle. Okej. Okay. Ja się przymierzam do zrobienia tutaj wielkiego okna. Tylko, że też od razu mówię, żebyśmy nie przesadzali z oknami. Bo póki co, to tutaj jest ich zbyt dużo. Dobra, zmniejszę to trochę. Że jeszcze ma być ten dom. Ja tutaj właśnie na przykład, co ci mówiłem, że mam taki świetny pomysł, wpadłem. Chociaż to wcale nie jest aż taki... Nie aż taki aż świetny. Taki... Może... Nie, że świetny, nie, że aż taki świetny, tylko co innego bym powiedział. Że jest bardzo prosty, ale dodaje bardzo dużo wyglądu, o, tak powinien powiedzieć. Da ma się bardzo fajny da wygląd. Się zwiększyć ilość wyglądu? Tak, nie czepiam się. Sorry, taki nawyk. Taki nawyk, taki charakter, taki styl życia. Aha. Już tam, no, mogłem się przyzwyczaić. No. Mogłeś, a tego chodzi nie mi zrobiłeś. Tutaj o te takie paski w ścianie, których kiedyś używałem sporo, a teraz już w sumie o nich znowu zapomniałem. Tak właśnie powiem ci, że to jest takie wracanie do tych poprzednich projektów, to jest bardzo dobry pomysł. To daje tyle inspiracji do własnych starych projektów, które może też niekoniecznie wyszły. W przypadku moim na przykład. No, w moim to żaden mój projekt nie kończył się aż tak dobrze, jakbym chciał, więc... Okej. Okay. Teraz to nie ja to powiedziałem. No. Dobra, dziwnie się widzę... śnieg zachowuje. Śnieg? No śnieg zawsze śnieg. Się dziwnie zachowuje. Tak zazwyczaj jest. Tutaj muszę to poprawić. No, myślę, że ujdzie. Się zastanawiam nad zwiększeniem ilości materiałów, bo tutaj te wszystkie fajne rzeczy za niezbyt fajnie się łączą. No, możliwe. No. Znaczy, no też ewentualnie nie musisz się całkiem do tej palety stosować, tylko że jak na przykład w jakimś miejscu byś pomyślał, że potrzebujesz danego bloku, to żeby coś ten blok, przełamać, wiesz, to sobie po prostu to tam daj, nie? Ja tam wybrałem tylko bloki, które mamy głównie używać. Czyli używam no. Teraz trawy. Przygotuj się na trawę. O! Hej, to jest przesady. A to powiem ci, że to ci bardzo wyszło. To fajnie wygląda, świetnie, super fajnie. No widzisz. A tak byłeś przeciwny. No. Chociaż wiesz co, zamiast skombinować tutaj z tymi dywanami, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, a żebyś mógł tutaj zrobić to w pełni trawnik. Tak. Popłytki. Tutaj nie, żadne popłytki. Po prostu pozbędziemy się tutaj szczegółów, zrobimy coś prostszego.
jak po prostu walniemy tu tak. I to też nie wygląda źle. Nie ma żadnych już takich szczegółów, ale... Może być. Pozbyłeś się tego. Ewentualnie można by to zrobić jeszcze, patrz. Nie, właśnie bez tego. Także pokazywało fajnie trawnik. Wiem, że możesz mieć teraz... Może być. O, i zobacz, jak to teraz świetnie wygląda z daleka. Ano. Odejdź sobie trochę. Widzisz, ile to daje detali? Praktycznie nic nie zrobiliśmy. Nie przekombinowane, a jak to świetnie teraz się komponuje. No. I teraz patrz, z kolei dobra, z tej strony też się to powiedzmy, że tego nie widziałem. Z tej strony z kolei możesz zrobić zamiast okien takie po prostu kontynuację tego. Czyli będzie dokładnie to samo co z zewnątrz, tylko że od środka. I przychodząc tutaj możesz sobie popatrzeć. Przychodzisz, o jakie fajne to ogródki, nie? I idziesz sobie dalej. No wiem, ja to tak dziwnie tłumaczę, ale... No. Tak, bardzo dziwnie tłumaczysz. Łapiesz pomysł ogólnie, nie? No, łapię. No. Więc... Bez kwiatków. No, myślę, że bez kwiatków będzie dobrze. Ewentualnie mógłbyś to jeszcze bardziej wyciągnąć, żeby od środka było więcej głębi. Tutaj to zostawimy. I tutaj tylko te narożne słupy, które tak jakby podtrzymują, nie? Ewentualnie nawet można by bez tego. Zaraz zobaczymy. Tutaj trawnik. No. I jeszcze, żeby to upiększyć z kolei, można by to zrobić tak. Tak. Jakoś mi to coś nie wyszło, ale... Tutaj to z kolei do ściany przyczepić. To nie jest kwarc. To jest kwarc. Tak. No. I tak. No. Widziałeś, nie ma dużo detali, ale wygląda świetnie. Z tym moim zdaniem już pojechałeś chyba. O, z czym? Z tym. Czemu? Przesyt. Przesyt. No, tak, totalnie no przesyt. Tutaj tak. Bo nie parzyście to zrobiłeś, więc... Albo nie, zrobiłeś to parzyście, a okna są nieparzyste. Nie, tu już wolę zrobić na płasko. Też nie wygląda się. Chociaż ja bym to jednak zostawił te okna. Ale dobra, niech to będzie według ciebie. W sumie to budujesz, więc i tak ci się dość wtrąciłem. No, troszeczkę. No. Ej, ale źle nie wygląda. No nie. Po prostu za dużo ten kombinujesz, po prostu. No. Dużo szczegółów próbujesz tutaj włożyć, które dobrze, nie są dobrze, wcale dobrze, potrzebne. Dobrze, 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 spokojnie, nie musisz mnie tak uczyć. Okej. Okay. Sam się uczę. Nie no. No wiem. Okej. Okay. Dobra. Rozumiem cię. No. A ty co tam kombinujesz? Zmniejszam to, bo troszkę za bardzo mi wystaje. Okej. Okay. Pozwolicie. A? Przyzwoicie, popieram. Popieram, powinieneś się cieszyć. Dobrze, cieszę się, ja tylko, że nie mogę tego przez mikrofon tak jakby pokazać, nie? Okej, okay, niech będzie. Tym płaskim dachem jeszcze coś zrobimy na pewno, więc póki co dach się nie obawiajcie, tak samo ty Dark. Więc... Okej. Okay. Ja i tak na ten domek nie ma aż tyle pomysłów, co na kolejny, więc na razie próbuję się tutaj wczuć. Tak no, jakby. Bo ten domek, póki co głównie domki ja projektowałem, Dark mi w nich pomagał, a następny domek on raczej zaprojektuje i tylko ja mu będę pomagał. To jest. Mhm.
No, bo on miał jakiś pomysł, to nie będę mu przeszkadzał. Myślę, że jeden taki domek może robić. Jest jeden, ja ci dam jeden. No, tak mi się powiedziało, no. Tak ci się powiedziało, dobrze. Dobrze, będzie jeszcze więcej takich domków. Dobra, spokojnie, żartuję. No, wiesz, że ja zbytnio nie myślę, co mówię. A, to wiem, spokojnie. Aha. Dobrze. Ale spoko, ja też zbytnio nie myślę, więc jesteśmy kwita pod tym względem. Aha. No, cieszę się, żeśmy się porozumieli. No, wiesz, ja jak już mówiłem u siebie, ja jestem chory, więc tak, będę miał trochę takich odpałów Dobrze, dziwnych. a powiedz mi teraz coś, o czym nie wiem. O, jeden. Coś, o Ach, no czym to. nie wiesz. Coś, o czym nie wiem, tak. Dobra, to ci powiem. Prawdopodobnie o tym nie wiesz, że powinniśmy już kończyć odcinek, bo już jest pół godziny. Prawdopodobnie powinniśmy. No właśnie, Prawdopodobnie ale się zgadzam. zrobiliśmy bardzo duży postęp. Dobrze. No właśnie, jednak musiałbym sobie zmienić, bo nie bardzo mi pasuje. Znaczy, te za płotem. Dobrze, waś pań, skończ pan, waś pan, czy coś tam, wstydu oszczędź nam wszystkim. No już. No, Kończymy! Kończymy! kończymy. No, więc to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się! No i cześć. Cześć! DJ pożegnanie.